Uroczystość w Brodnicy ku czci świętego Huberta jest od 18 lat obchodzona. Najpierw była w skromniejszych warunkach, w tej kaplicy, gdzie się teraz znajdujemy, tylko nie było jeszcze kościoła obok. Z biegiem lat nastąpiło ubogacenie tej uroczystości coraz większą ilością uczestników i nadaniem tej uroczystej mszy świętej należytej oprawy, oprawy sygnałów myśliwskich i muzyki. Co dzisiaj miało miejsce, była grana tak zwana msza hubertowska. To jest najpiękniejszy już efekt kultury łowieckiej związanej z sygnalistyką. Jeśli chodzi o brzmienie tej muzyki w kościele, to msza hubertowska jest takim nadaniem piękna liturgii mszy świętej ku czci świętego Huberta. Święty Hubert stał się patronem myśliwych w zasadzie od czasów dawnych. 8 wiek, myśliwi, tak jak każde środowisko szukające Boga, jeśli człowiek szuka Boga, potrzebowali swojego patrona i tutaj trzeba powiedzieć, że myśliwstwo uprawiane wtedy wiązało się z niebezpieczeństwami. Ranne zwierzęta, dzik ranny do dzisiejszego dnia jest bardzo niebezpiecznym zwierzęciem. Niedawno miało miejsce właśnie wypadek, gdzie myśliwy ranił dzika i przeciął mu dzik tętnicę udową. Na szczęście go uratowano, z tego co wiem, ale było to rzutem na taśmę, że tak powiem. To jest do dzisiejszego dnia. Myśliwstwo jest no, po części jakieś tam zagrożenie, no ale rajdy samochodowe też są jakimś zagrożeniem. Myśliwi od początku, kiedy obrali świętego Huberta za swojego patrona, do niego się uciekali. Należy też wspomnieć, że były to czasy, średniowiecze, kiedy szalała wścieklizna, więc święty Hubert z jednej strony gromadził tych myśliwych, którzy chcieli dobrze wykonywać to swoje zajęcie, bo do myśliwych zwracali się ludzie, żeby chronili ich przed watahą na przykład wilków, zwierząt wściekłych, gdzie wścieklizna szalała. Była to chorobą no, rozprzestrzeniającą się, przypomnijmy, wynalezienie szczepionki przez Ludwika Pastera. No, zaczęło się w zasadzie od wścieklizny, tak by można powiedzieć. Więc ludzie chorzy na wściekliznę, którzy byli pokąsani przez wściekłe zwierzęta, ostatnią formą ratunku w przypadku braku szczepionek, bo ich jeszcze nie było, szli się modlić. Uciekali się do tego świętego patrona, więc on skupiał wokół siebie nie tylko myśliwych, ale również ludzi z zagrożeniem życia, którzy gdzieś tam pogryzieni przez zwierzęta, przez wściekłe zwierzęta, u tego patrona szukali ratunku. Z czasem, kiedy ludzie nabrali takiej pewności, no bo uwolnili się od wścieklizny, jak gdyby święty Hubert pozostał już tylko komu? Myśliwym. I dzisiaj pokazywanie bogactwa kultu świętego Huberta, właśnie rozszerzony ten kult na różne środowiska od czasów średniowiecza, to jest też naszym zadaniem, żeby pokazywać przyjazność środowisk związanych ze świętym Hubertem dla ogółu ludzkości. No myśliwi pozostali dzisiaj taką grupą z jednej strony atakowaną, bo chodzi o tą formę zabijania pojmowanej ekologii specyficznie, że no zabijanie jest wbrew ekologii. To jest takie fragmentaryczne, wycinkowe traktowanie niestety kwestii zabijania zwierząt przez myśliwych i myślę, że krzywdzące w przypadku tego środowiska. To nie jest tak, że myśliwi ganiają z tą bronią, żeby zabijać. Myśliwi na ojczystej naszej tu ziemi gospodarują. Jeszcze raz przypomnę, gospodarowanie, gdzie ostatnim elementem tego gospodarowania jest zabicie, żeby wyeliminować nadmiar ilości zwierzyny. No, rolnicy pretensje często do myśliwych, że my za mało zabijamy, a z drugiej strony środowiska odmienne, że my za dużo zabijamy. Pogodzić te racje to jest właśnie też zadanie dla nas. Ja myślę, że święty Hubert pozostanie patronem, bo widzę naprawdę takie ożywienie kultu tego świętego w przypadku środowisk myśliwych. Oni potrzebują, żeby pod opieką Kościoła szukać tych swoich świętych patronów, do nich się uciekać, tworzące się przydrożne kapliczki ku czci świętego Huberta, leśne kapliczki. To coraz częstsze zjawisko. Ja myślę, że ludzie szukają spokoju. To jest też takie pragnienie życia w ekologii, jeśli wędrowiec
ktoś, kto jest przeciwny myślistwu, no gdzieś tam spotka kapliczkę ku czci świętego Huberta postawioną przez myśliwych w lesie, też jakoś odnajdzie swoje myśli i jakiś sposób no, życia z myśliwymi, sposób porozumienia się, żeby te trudne kwestie związane z szacunkiem dla przyrody jakoś tak rozwiązywać w duchu dialogu, bo też o to chodzi. Kapelan musi znać to środowisko i musi być no, człowiekiem, który zna ich. Także musi być w przypadku leśników człowiekiem, który zna podstawowe zagadnienia związane z gospodarowaniem lasami. W przypadku myśliwych musi być człowiekiem, który no czynnie uprawia myślistwo, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, żeby zaakceptowali, jak mógłbym ich zrozumieć, gdybym nie znał od środka ich problemów. Jestem też myśliwym, staram się czynić to tak, żeby nie zachodził konflikt sumienia, żeby nie traktowali to ludzie tylko jako zabijanie w przypadku księdza, bo jest to szczególnie drażliwa kwestia. Jest to prowadzona gospodarka łowiecka i samo naciśnięcie spustu, czyli popularnie nazywane zabiciem zwierzęcia, jest finalnym, ostatnim etapem całej tej gospodarki. Nie należy samo zabijanie do tak zwanych przyjemności. My się nie delektujemy samym zabijaniem. My też przeżywamy, jeśli zwierzyna jest ranna, jeśli obchodzenie się z tą zwierzyną ranną jest w sposób nieetyczny. Zawsze też jako ksiądz staram się uwrażliwiać na cierpienie, żeby zabijanie z broni myśliwskiej, bo w Polsce jest polowanie dopuszczone z broni myśliwskiej, nie jest dozwolone pozwolenie z łuku w niektórych krajach europejskich, tak u nas broń myśliwska pozostaje. Ale też przepisy związane z tym są też takie, że nie wolno dobijać zwierzyny innym narzędziem, jak tylko bronią palną. Myślę, że to też ma swoje uzasadnienie, żeby śmierć nastąpiła szybko, żeby nie zadawać zbędnego cierpienia. Tak jak w przypadku kapelanów sportowców, kapelanów żużlowców, no to kapelan myśliwych musi być z tego środowiska, musi znać te zagadnienia podstawowe związane z funkcjonowaniem kół łowieckich, myśliwych i z dylematami również i rodzinnymi, moralnymi, żeby nikt ich nie posądzał o zabijanie, o pastwienie się nad zwierzyną. To jest takie też zadanie, ukazywanie myślistwa jako swego rodzaju gospodarki, która bez wątpienia przez kogoś zawsze będzie prowadzona w naszej ojczyźnie. Myślistwo to jest gałąź gospodarki. Odstrzeliwanie zwierzyny będzie, bez względu na to, kto będzie to robił, będzie zawsze musiało istnieć, bo to jest ochrona z jednej strony pól, z drugiej strony lasów, gospodarowanie racjonalne ilością tej zwierzyny, żeby nie nastąpił nadmierny rozród. Wtedy ta ekspansja spowoduje degradację środowiska, przerost zbyt duża ilość. To są właśnie te delikatne kwestie, gdzie decyzje o ilości odstrzału są konsultowane przez środowiska leśników, dyrekcje regionalne lasów, nadleśnictwa, konsultują to z myśliwymi i ustala się racjonalny plan, tak zwany, żeby nie nadwyrężyć możliwości środowiska w wyżywieniu tej dziko żyjącej zwierzyny, a z drugiej strony, żeby pozyskiwanie tej zwierzyny nie było w zbyt dużych ilościach, żeby nie nastąpiło zachwianie, być może zagrożenie gatunków. O to musimy dbać, to jest nasz obowiązek. Spotykam ludzi, wielu. I dzisiaj po raz pierwszy jeden z pracowników, z leśników, po krótkiej wymianie zdań na temat pogody, na temat suszy, pracy i choroby i takich różnych błahych, zdawałoby się, tematów, podszedł do mnie i złożył mi gratulacje z okazji Dnia Świętego Huberta. I wtedy zrozumiałem, bardzo do mnie to głęboko dotarło, że ten dzień jest wybitny. Wybitny poza tym, że świętujemy razem, cieszymy się z faktu, że możemy świętować. Cieszymy się z faktu, że łączą nas wspólne idee, że razem pracujemy na rzecz, dla dobra polskiej przyrody.
I takie środowisko jak las, jak to wszystko, co w lesie spotykamy na każdym kroku. Problemy związane ze stanem zwierzyny, problemy związane z eksploatacją lasu, z jego odnowieniem, z zasilaniem, dokarmianiem populacji. To wszystko nas łączy i tego dnia 3 listopada spotykamy się, żeby jak ludzie cywilizowani świętować i cieszyć się. To okazja dla każdego ze środowisk, takie wspólne świętowanie, aby złożyć sobie wzajemnie życzenia dobrego następnego roku, pogratulować osiągnięć, a także wyróżnić tych, którzy szczególnie zasługują na jakąś pochwałę. To okazja, żeby wręczyć odznaczenia łowieckie, to okazja, żeby uhonorować ludzi, którzy w szczególny sposób się zasłużyli dla dobra polskiej przyrody. Leśnicy jako grupa społeczna zajmują się lasem w stopniu bardzo ogólnym. W kręgu naszych zainteresowań jest ochrona przyrody, jest gospodarka leśna, produkcja drewna, zagospodarowanie, odnowienie lasu, ochrona lasu i także łowiectwo w jakiejś tam części. W szczegółach łowiectwem zajmują się w większości koła łowieckie, a my w tej mierze sprawujemy tylko nad nimi nadzór. To obszar, dzięki któremu jesteśmy połączeni taką wzajemną zależnością. Leśnicy jako grupa społeczna zajmują się lasem w stopniu bardzo ogólnym. W kręgu naszych zainteresowań jest ochrona przyrody, jest gospodarka leśna, produkcja drewna, zagospodarowanie, odnowienie lasu, ochrona lasu i także łowiectwo w jakiejś tam części. W szczegółach łowiectwem zajmują się w większości koła łowieckie, a my w tej mierze sprawujemy tylko nad nimi nadzór. To obszar, dzięki któremu jesteśmy połączeni taką wzajemną zależnością. Wszyscy pracujemy dla dobra przyrody i obowiązkiem naszym jest nie tylko ją eksploatować, ale dbać, aby jej stan był co najmniej taki sam, jak w chwili obecnej. Gospodarujemy od 90 lat w lasach państwowych i na przestrzeni tak długiego czasu drewna w lesie mamy coraz więcej. Co roku myśliwi wykonują polowania, realizują plany, a mimo wszystko lasy i łowiska pełniejsze są zwierzę. Tylko dzięki temu, że ta gospodarka ma sens, że jest wykonywana i prowadzona rozumnie i każdy ma na uwadze to, że to, co dzisiaj zrobi, o co dzisiaj dba, będzie służyło jego dzieciom, być może wnukom. I tylko dzięki temu może to funkcjonować i mam nadzieję, że kolejne 90 lat, a może i jeszcze dłużej, daj Boże, będziemy pracować dla dobra polskiej przyrody, rozumianej jako obszar, który należy, można i należy gospodarnie i rozumnie wykorzystywać. Witam koleżankę i koleżanki i kolegów na polowaniu hubertowskim. Jest to nasze uroczyste polowanie. Rozpoczynamy mszą, tak jak co roku. Polujemy dziś na zwierzynę grubą. Strzelamy łanie jelenia cielaka. Jelenia Daniela, łanie cielaka. Sarnę, kozę, koźlaka. Lis, dzik pod każdą postacią. Kaczka, gęś, jeżeli będzie bażant. Także polujemy, jest pełen kalendarz. Będziemy losować karteczki na 33 myśliwych.
Chciałbym też uczulić wszystkich na bezpieczeństwo. Polujemy na lesie, strzelamy do zwierzyny płowej. Odległość 40 metrów to jest taka magiczna odległość strzału w miot. I o tym pamiętać. Możemy nie strzelić nic, ale się spotkamy na wiacie, usiądziemy do stołu, będzie uroczyście. Głównie uczulam na to, na zachowanie na stanowisku. Rozprowadzamy się w dwóch grupach. Myśliwy, który zajmuje stanowisko, nawiązuje kontakt z sąsiadami, ma prawo strzału. O tym pamiętać, żeby nawiązać kontakt, jeżeli sąsiedzi z lewej i prawej zajmą stanowisko. Taki myśliwy ma prawo strzału, bo to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas, żebyśmy się spotkali. W tej chwili jesteśmy w lesie na terenie obwodu łowieckiego nr 38, drzewianego przez Koło Łowieckie Sokół w Grudziądzu. Koło Łowieckie Sokół w Grudziądzu powstało w 1949 roku, czyli ma dość długą już historię. Dzierżawi dwa obwody łowieckie, obwód łowiecki nr 38 i obwód łowiecki nr 13, który znajduje się za miejscowością Łasin. Aktualnie koło liczy 52 członków macierzystych i niemacierzystych, w tym dwie Diany. Na terenie obwodu, na którym się znajdujemy, to znaczy obwodu łowieckiego nr 38, który posiada powierzchnię 6380 hektarów, znajduje się około 590 hektarów lasu. W tym obwodzie przebywa następująca zwierzyna: jelenie byki, łanie cielaki, daniele byki, łanie cielaki, dziki, sarny, jenoty, lisy, zające. Oczywiście też występuje kuna leśna, czyli tumak. Jesteśmy teraz na drugim pędzeniu, ładujemy broń. Broń jest rozładowana. Także koledzy już dali sygnał, naganka ruszyła. Jesteśmy na przepadlisku. Drugie pędzenie, bagno o powierzchni 20 hektarów. Ładne miejsce, można się spodziewać, będzie dzika, lisa, sarny. Ewentualnie, jeżeli będzie to, co wczoraj zeszło, to może być i jeleń, łania, cielak. Ale zobaczymy, co nam da Hubert. Jak do tej pory nam nie skąpił, bo mamy dwa lisy i kozę, a spodziewaliśmy się dzika Daniela. No ale jak to w życiu? Nie wszystko się udaje. Zakończyliśmy dzisiaj polowanie hubertowskie. Hubert był dla nas łaskawy, bo
nie poszliśmy z pustą kieszenią. Mamy 3 kozy i 3 lisy. Kozy strzelone zostały przez Artura Zielaskowskiego, Marka Zduna i Janka Jankiewicza. Lisy przez Stadzia Badereckiego, Rafała Makowskiego i Andrzeja Ługiewicza. Królem polowania został Artur Zielaskowski. Strzelił największą kozę, jaka u nas w ogóle jest. Ale gratuluję, kolego. Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy i zamieszkał wśród nas. Zanieśmy do Niego naszą gorącą modlitwę, aby raczył wejść pod ten dach i swoją obecnością pobłogosławić ten dom. Niech Chrystus będzie tu pośród was, podtrzymuje waszą wzajemną miłość, uczestniczy w waszych radościach i łagodzi smutki. Wy zaś posłuszni nakazom Chrystusa i postępując za Jego przykładem, starajcie się przede wszystkim o to, aby ten nowy dom był ogniskiem miłości, aby stąd rozszerzała się miła woń życia chrześcijańskiego.